proszę pamiętać, że na Kresach przed wojną mieszkało 30 narodów, między innymi Rusini, Żydzi, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy i tak dalej, można by wyliczać. I ta kotłowanina narodu między sobą jakoś się układała. To było zupełnie przyzwoite życie. Pamiętam wspaniałe swoje dziecinne lata, kiedy miałem przyjaciela Żyda i przyjaciela Ukraińca i przez pewien czas były to piękne, cudowne chwile. Te nie trwały jednak długo. Jako młody chłopiec Stanisław Srokowski przeżył mordy na Polakach dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów. Wypędzone z Kresów w 1945 roku. Pisarz makabryczne wspomnienia z tamtych czasów opisuje w swoich książkach. Jedna z nich nosi tytuł Nienawiść. Zawiera on opowiadania z tamtych czasów. To właśnie na ich podstawie powstał scenariusz filmu Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. W spotkaniu z kresowianinem brało udział wielu uczniów i studentów, którzy mogli poznać bezpośrednią relację świadka tamtych wydarzeń.